A teraz czas na drugie śniadanie, drogi panie. Okej, okay, let's go. Marira. What's up, my man? Oh shit! Again. Mocno, co? Godzina holu, nie? No nie będzie. Ponad. Nie, 29 100, tak. Ryba prawie 30 kg, mój pierwszy w życiu amur czarny. Marzenia się nie spełniają. Marzenia trzeba spełniać. Patrzcie na to. Masakra. Rzeźnia. Powiem wam szczerze, jest tak ciężki. Po sesji już nie mam siły. Taki piękny czarnuch. Powoli będę go puszczał, bo martwię się o niego. Pierwszy w życiu amur czarny. Piękny jest, piękny i wielki. Dobra, nie będę go męczył, bo nie wiem, prawie godzinę, nie? No. Go holowaliśmy. Ja go jeszcze postaram się, on już płynie, ale ja go może się postaram tylko płytwa przytrzymać. Chociaż pewno żyjcie całkiem. Nie idzie. Prawie 3 dychy. Pierwszy w życiu amur. Właśnie tu, gdzie teraz Arek nęci, stąd przed chwilą wyjechał amur czarny, ponad 29 kg. Bo jest zajebisty. Tak się wydaje. No bo to jest ta, co ostatnio rzucałeś. To zimno się zrobiło. Ale go siedzę w kurtce. Chyba się założę bluzę zaraz. Tranie na tym drugim zestawie się kotłuje. Najgorsze, co można zrobić. Czyli? No ja nie wiem teraz, czy go lewo, czy prawo. Oj, znowu idzie w twoje teraz. Jak te fluorzyłki, to fluorzyłki. No, to te takie przejrzyste, to jest tragedia. Nigdzie ich nigdy nie widać. Coś zagrać nie idzie. Ach, dobra, pod spodem jest tak. Taram, pam, pam. Czy tak na przyszłość jak ten, jak uda nam się... Tak, ktoś tego się uda, ale chyba w spodniu buta będziemy wchodzić, co? Przesłona 125. Przesłona 125, 8, 8. 2, 8 światło. 8, 3, 4, 5. Zaraz nam bateria padnie. Filmowcy. Znów cię odjeżdża. Taki odjazd, to nie odjazd. 20. Jeszcze 200. Tu. Ubierałem się do sesji. W spodniobutach, a tutaj kolejne branko. Tak jest. Zmieniliśmy dzisiaj, zweryfikowaliśmy trochę taktykę rzutową, odległości, wypracowaliśmy odpowiedni model. Wniosków dużo wyciągnęliśmy. Położenia zestawu, zasypaliśmy i wyszło samymi kulami dzisiaj. Konopia poleciała, tylko te markery, a kule poleciały wszędzie dookoła. I efektem tego jest ryba, która pikuje mocno. Lepszy? W lewo. Zresztą my nie łapiemy tu małych ryb, no. Dwie były małe, ale, a wszystkie są w granicach 20 kg. Więc... Jezus Maria, jak mnie ten nocnik razi w tle zielony, to jest po prostu... No. Tragedia. To się przesunęło. O, to. O, i teraz piękna góra.
woda turkusowo-brunatna. Dobra, pełne skupienie, fokus. Niczym ten, niczym rosu Makowicza. Tak. Udało się, bleble. Bleble. Amur? Nie, bo ty amurów nie łapiesz. Bleble. Chyba lepszy. Dwóch pełnoski. O, taki widać, dobry też jest. Oje, nie rób. Nie jest chyba dobry. Nie? Nie. Ogarniesz sam? Ale pyskła mały. Chociaż ryba mała nie jest. Nice. I to jest teraz można powiedzieć, come on, get in the net. Get in the net. No, myślę, że lepiej. Lepiej. 25 kg. Nightslinga drugie. Dobra, nie patrzę nawet. Czekaj, bo się chyba opiera na solarze trochę, wiesz? Czekaj, może być. Trochę... O, właśnie. Co jest? Bo nie widzę. No, bo cały czas skacze. Musisz go przytrzymać trochę i puścić. O, puść. Panie kolego, 27, o, mówię. 100. 27, 100. Dobra. Teraz się nagrywa. A mówię, że następnego dubleta nie będzie. To będą triplet, będzie. Zaraz. Rzeźnia. Dosłownie rzeźnia. Spadł. A nie. Amur, może. Nie. Po markerze, marker. Ale co możemy wam powiedzieć? Ile twój miał? 27,200. A mój 22. 700. Tak? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Może to jest plusem. Tak, ale jedna ryba koło 22, druga lekko ponad 27. Jak to wygląda? I chyba to jest czas, żeby spróbować wam je pokazać. Chociaż nie jest łatwo z takimi rybami. Szczególnie powiem wam w wodzie. Tym bardziej, że posłuchajcie, jesteśmy lekko ponad dobę. Mamy już nawalone tych ryb. No i to takich dobrych ryb. I w zasadzie nie mieliśmy nawet jak wam zrobić podsumowania. Bo cały czas coś robimy. Nie mamy czasu, po prostu cały czas ryby biorą. Pokażmy może normalnie, chociaż raz. Jak na radę? Taki oto piękny kabalika. Zobaczcie tylko na to. Dobra, co, puszczamy je, nie? Nie będziemy męczyć. Euroaqua dopiero tak nas wita. A na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas, bo po prostu... Ja tobie buzi nie dam, Marek. Nie? Ale jemu tak, i jemu też. Pa. Niech idą. Pojęcie. Powiększe. High five and let's go. I'm gonna show. I'm gonna go and I'm gonna show. Słuchajcie, no, przed chwilą nagraliśmy dla was dublet. Było branie następne, łarka. Niestety ryba w markera weszła. Mamy następne branie z tego miejsca, co było. Myślę, że ryba nie jest duża, ale mamy aktualnie tylko dwa kije w wodzie. I jesteśmy cali mokrzy. Wilgot? To jest dowód na to. Co ja trzcinę powiem? Nie uwierzycie, zgadnijcie. Why? Dobra. Nie przedłużamy. Słuchajcie, no to jest amurowa zasiadka dla mnie, nie? Przyjechałem na Aquę połapać wszystkich rodzajów amurów i najróżniejsze kilogramy. A w ogóle, zobaczcie, tylko wam pokażę szybko, jaki on ma łeb dwukolorowy. Zobaczcie, widać to? Tak. Patrz, jaki dwukolorowy. No. Piękny. Tuton. Niesamowity. No, amur. Tutona złapałeś, amura. Tuton.
Czarny tuton. Białe dwa. I mnóstwo innych dziwolągów. Czterysta, bo do półki bardzo. Tak, 400 może być. Jeden miot. 24, 400. Słuchajcie, wczoraj w tym miejscu uciekł mi amur 22 kilo. Dzisiaj amur czarny 29, prawie po 30. I teraz ten 24 plus 24, 400. Amurowa zasiadka na Euroaqua. Z takim chyba... Nie wiem co jest. Ale mam już tego dość. Dziękuję ci. O, ale mi nawet. I ci nie wracaj. Nie, już nie chcę, naprawdę. Już nie chcę tych amurów, błagam was. Nie chcę już, nie chcę. Taka ryba około 15-16 kilo. Bye bye. To raczek? No nie wszędzie się to zdarza. Raczek, nie baraczek. Żeby wypuszczać takie ryby spod bieraka, co? No. Ale tutaj to chyba... Tylko na Euroaqua. Standardzik, nie? No i na Rainbow też. Siedzieliśmy sobie tutaj, sączyliśmy sobie piwerko, a tu branko, tuż przed obiadem, tak samo jak wczoraj. A wczoraj było 19 i potem było 19,5 po obiedzie, nie? Coś takiego, no. A potem zaraz było 19,800, a potem było 22, a potem było 27. Także im później, tym ryby są większe. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie on jest. W lewo poszedł ostro. On poszedł górą. Trzeba się nawadniać. Trzeba kończyć. Ładną bluzkę ubrałem do filmów, nie? W końcu. Dlatego ci szczęście. W końcu chodzę w niej czwarty dzień. Szczęście ci przyniosło. Czwarty dzień to jeszcze przed przyjazdem tutaj. No. Na twoim ukochanym karpiowym pucharze. Tak jest. Karpiowy puchar, the best. Zrobimy teraz karpiowy kuchar. Będzie Bugin sprowadził. Tak. Pizza guy, where is not pizza good, guy? Not good. Not good. Pizza guy is not good is here. Because pizza guy is bad guy. Pizza guy and Wojtek not good. Not good. Mówiłeś, że za jęblins ty. Bo nawet te małe ryby to są silne. No, a widzę, że kopie, nie? Tak. Widać, to może to sobie wiesz. To widać od razu. Nie? Widać od razu po rybie, bo duża ryba. Ona tak sobie statycznie chodzi, a mały całą siłą. Duży robi masą, a mały robi siłą. Na huki robi zamieszanie tylko. Tak jest. Ale na co należy zwrócić uwagę, to, że nawet te małe ryby są tu naprawdę bardzo silne. Małe. No są to ryby 15+, ale
ale małe. A kiełbasą zapachniało. Bo się nie myłem. Tu dzwonili, ty to wypuszczam go. Co? Co on taki piegowaty? On tak jakiś jest, niezawodny. Jak twój S. Bum. Bye bye. Poszedł marker. Mam strzałowaczkę już. Amur. Oczywiście. Jak żeby mogło być inaczej. No, amurowa zasiadka. Grasscop. Zawsze kolujecie amura, hamulec lekko. O, drugie branie. I co ja mam teraz zrobić? Ale rura. Zobaczcie, co tu się dzieje. Masakra. Ale jedzie. Tutaj amur ze dwie dychy to lekko. Ja pierniczę. Teraz czy ten amur tu wytrzyma? Zobaczymy. Ewidentnie wjechały. To jest cały czas ten sam rocznik. No ten akurat niecałe 22 kilo, to już jest po wytarowaniu. Posłuchajcie, już jeden taki amur mi uciekł do zdjęcia. Tutaj też nie będę robił zdjęcia, bo Arek pojechał po obiad. Wypuszczamy go i... No i karpia, nie? Jeszcze. To jest Euroaqua. Ja podejrzewam, że to będzie szybka, jednorazowa akcja. Tak więc... Może się uda. Piękne amurzysko. O! To co?
Puszczamy go. Spójrzcie tylko jeszcze raz na niego. Piękny obryk i wielki. Cześć, maluchu. Leć. Piękny jesteś. Piękny amurros. Leć. Dobra. I na szybciutko pokażę wam tę osiemnasteczkę. O, taki oto piękny karpiszon. Dobra, puszczam go. Dzięki ci. I lecimy dalej. W ogóle teraz się szczeliłem, wiecie? Aha, działa, no zajebiście. Dobra, bez podwodnej obudowy w ogóle wsadziłem GoPro do wody, tą z mikrofonem. Ale działa, więc zajebiście. Znaczy zaraz sprawdzę, czy dźwięk działa. Mam nadzieję, że tak. Teraz jeszcze czeka mnie misja pod tytułem wyjęcie. Ale leci to z tego mikrofonu. Wyjęcie tego slinga. O ile się uda. Bo on gdzieś tu był. Tu też sumy są. O, tu jest na niepotrzeba. Zobaczcie. Petarda. Wszystko jest. O, kulki jakieś. Tak wygląda nasze stanowisko z wody. Lodóweczka, namieciki, piknik fans. Ostry. Dobra, zobaczymy, czy bujek jest jeszcze tak wysportowany. Chyba jest. O. Slingi dajemy tutaj. Tak wygląda Euro Aqua. Ale w takim deszczu. Tak, trząchałbym. Amur. No. Najmniejszy karp. Ty zobacz. Złoto zgubiony. Ty, nie mam mięsa do ryżu. Gdzieś była wolneczka. Zajebista, obiad. Ty jednak zgłodniały. Ty, ale tu masz tu syf. Wędka zarzucona ile, godzinę temu? Po leszczu. Po leszczu, no. Bo po leszczu wchodzą karpie. Lepszy? No, są karne. No, ale realnie, czujesz, że lepszy? Realnie uważam, że jest ładna ryba. Spokojnie, masą idzie. Głową mnie czącha. Widzisz? Mhm. Może być dobry. Może być good fish. Także myślę, że między 20 a 30 będzie. Wiesz, takie spokojne te? Tak. Bo Kraszewski łapie duże ryby. Przy farciu. Nie mówcie szlakowi. Przy farciu. Nawet przestawiłem zestawy w twoje miejsca i też łapie karpie. A twoje za to nie grają. Nie ma znaczenia, ale twoje grają. Ja też złapałem karpie. No tak kopał, tak też. Wiem ci, że on chyba nie jest duży. Znaczy nie wiem, może się mylę, ale kurwa. Może nie być, no. A tak wtedy też tak mieliśmy. Że wydawało się, że kurwa 30.
A wychodzi o 19. Ale on kołowie, widzisz, tak kołuje, tak jak gadaliśmy. I to się zaczyna robić właśnie w tej fazie. Ty miałeś to duże, to było tak. Lewo, prawo. Lewo, a tu jest i kurwa, takie strzelanie głupie, nie? Ty lepszy chyba, co? No, a my jesteś lepszy. Ty złap karpia najpierw. No, złapałem. No. Ty złap amura. Ty chciałbyś złapać amura czarnego. Amura czarnego bym chciał. Moi drodzy, 38 LBS-ów. Tu... Ale jaki zdrowy, a to jest ten. Widzisz, taki... Europejski. Taki... River carp. Typ karpia. Amur. To pyga. Mały karp. A wcześniej amur 22. Wpłynęło coś. Ale kręcą się. Od razu w markerze. O, ale maluch. Kopie. Ale jak on jest w tym markerze? Żyłka jest z lewo, on się kładzie w prawo? Nie, on się prostuje, wiesz? A czyli przeszedł już? Nie, on jest chyba... Nie, przeszedł, idzie w lewo. Kopie jak amur. Tak? O, zobacz, znowu w prawo idzie. Witro. Nie, i on ginekolog zapomniał. Naprawdę. Powiedział, że kurwa... No, bo ten ma za małego, za krótkiego. Wiesz co, odejdź jak tak przyklina szarek, bo ja tu nagrywam, nie? Szkoda to... Nie idź tam w lewo, nie idź tam w lewo. Jurna pela. Czekaj. Gdzie on tam po las? Będzie dwie dychy? Dwą dychę, chyba tak, no. A trzy? A więcej niż trzy? Muszę coś tutaj blisko nawet. Blisko. No, show me. To chyba glut jest, ja nie widzę. Co ja się z nim tak pieprzę? Taki silny po prostu chyba, wiesz? Mówię, że te małe ryby to tu są... Właśnie natleniona woda odpowiednio. Daj no. Spokój. Panie, 5 kilo. Zapałem karpia i wystygło. Ja przynajmniej ciepło zjadłem. Ja też patrzę. Mhm. Jeszcze para leci. Daj spokój, dzieciaku. Zabieram do derka i lecę. Zawijam kiecę i lecę. No z żarciem. Na ryb. O Jezu. Słuchajcie, mamy dzisiaj pół metek, postanowiliśmy zamienić się stronami, no bo ponieważ z tej lewej strony ewidentnie tych karpi było tam więcej i wyjeżdżały z może troszeczkę głębszej wody, zobaczymy, no i tyle, no. Zmieniamy strony, pogoda jest ładna, może nawet za ładna, liczymy na to załamanie. I dzisiaj na pewno już na 100% zrobimy Wam podsumowanie, bo jeżeli dalej będzie się, jak się będzie działo, to najprawdopodobniej podzielimy Wam na dwie części. Posłuchajcie, jesteśmy po czwartej dobie. Wcześniej nie nagrywaliśmy dla Was podsumowania, bo strasznie dużo się działo. I w końcu się zaczęło dziać mniej. Co ciekawe, Ty chyba nie miałeś żadnej takiej sytuacji, co? Nie miałeś, że na początku już łapaliście duże ryby i to się potem zmieniło, nie? Znaczy wiesz co, generalnie jeżeli chodzi w ogóle o Euroaqua, to nie jest na zasadzie takiej, że przyjeżdżasz i te brania są ciągłe. Tutaj jest naprawdę dużo zmiennych, wynikających nie tylko ze zmiany, nie wiem, pogody, ciśnienia, ale również na podstawie reakcji innych stanowisk. Ponieważ my tutaj na początku byliśmy chyba jedyną ekipą, która wymarkerowała sobie stanowiska, przygotowała sobie łowisko, dokładnie wszystko odmierzyliśmy, co do joty można powiedzieć. Zestawy wlatywały konkretnie w ten punkt, w który miały wlatywać.
Natomiast pozostałe ekipy, marker tu, zestaw tu, nęcenie gdzie indziej. No nawet tak jak dzisiaj pytałeś się niektórych, nie? Tak, dzisiaj, nie się pytałem, dzisiaj się pytałem na obiedzie, na jakich głębokościach łowią ryby i każdy rozkładał ręce, oni nie wiedzą, więc my generalnie podeszliśmy do tego tak, jak powinno się tutaj podchodzić, bo no wiadomo, oprócz tego, że jest to łowisko o jakimś tam określonym wyższym standardzie, no to ryby są takie jak na całym świecie, wybredne, bardziej żarte, mniej żarte. Także różne rzeczy tutaj pogoda się dzieją. Tak, mieliśmy też całe spektrum pogodowe. To może zacznijmy od początku. Jak tylko jak zaczęliśmy nęcić? W ogóle jaką taktykę na nęcenie obraliśmy od pierwszego dnia? No to mów. No ale to ty ją tak naprawdę obrałeś, bo ja tutaj zdałem się na Arka, ponieważ Arek był tutaj już parę razy i tutaj jestem dzięki niemu tak naprawdę. No i bo Arek tutaj też przyjeżdżał z ludźmi. I też ma taką opcję, żeby to robić. I ty już tutaj łapałeś i jakby podjąłeś opcję trapezu, nęcenia trapezowego, można powiedzieć. Na co ja zawsze przystaję, bo ja jestem osobą taką, która po prostu słucha się, ja mu to mówię, miejscowych aborygenów. I jeżeli ktoś po prostu już zjadł zęby na wodzie i ma wyniki, no to ja tutaj staram się zawsze coś swojego zrobić. Ale wydaje mi się, że tutaj tą taktykę, którą obraliśmy no, wspólnie, no to się po prostu sprawdziło, nie? Znaczy tak, ja jakby zawsze od samego początku, jak tutaj przyjechałem, informacje od włodarzy wody, od Michela przede wszystkim, zawsze były takie, żeby zawęzić maksymalnie ten okres, ten obszar nęcenia. Można postawić markery w 40 różnych miejscach i tam sypać kilogramy kulek. Natomiast czy to ma sens na takiej wodzie, gdzie trochę te ryby wchodzą jak odkurzacze w nasze miejscówki, więc zdecydowaliśmy się postawić dwa markery dalej i dwa markery bliżej w formie właśnie takiego trapezu. Maksymalnie to przybliżyć do siebie, żeby też oczywiście zachować komfort łowienia, żeby te wędki nam się nie plątały, ale też żebyśmy mieli ten obszar do zanęcenia jak najmniejszy. Co ciekawe, bardzo często wrzucaliśmy się dosłownie w sam marker, wręcz te ciężarki nam się odbijały od markerów. Natomiast jeżeli chodzi o sam ten proces nęcenia od samego początku, to w związku z tym, że nie wiedzieliśmy, było bardzo ciepło, pogoda miała się zmieniać, miało coś tam zacząć padać, więc zdecydowałem, że nie będziemy sypać jakoś mega dużo i tak naprawdę pierwszego dnia wysypaliśmy, nie wiem, około chyba 8 kg kulek. Co jest niedużo, jak na tą wodę zaznaczę, bo dla niektórych to no może być dużo. I na lato, tak. No. Około 8 kg kulek oraz myślę około 10, może 12 kg konopi pomieszanej z jakimiś tam... Pszenicą chyba. Pszenicą, ciecierzycą, nie wiem co tutaj jest w tych ziarnach. Natomiast to przyniosło nam bardzo fajne efekty. Jeszcze zanim może przejdziemy do ryb, to tylko ja zaznaczę, że łapiemy na około odległość 120 metrów, 125 do 120 łapaliśmy, bo to było 127 chyba do 130 wrapów najdalej. I to tyle. Tak. No i potem zaczęła się jazda. Tak, no i tak naprawdę ta pierwsza noc, można powiedzieć, że no dała nam naprawdę bardzo fajnie, bardzo dużą ilość fajnych ryb. Mocny. Natomiast jednocześnie chyba do godziny, nie wiem, ja o godzinie 1 w nocy, 1:30 praktycznie wszystkie wędki miałem wyjęte, już nawet nie rzucałem, ponieważ też potrzebowałem trochę odpoczynku i być może to był błąd, bo gdybyśmy tą nockę pewnie zawalili, to być może tych ryb większych by było więcej. Natomiast w związku z tym, że została mi tylko jedna wędka, o 5 ostatnią wędkę zwinąłem z jakimś już niedużym karpiem. I tak naprawdę następnego dnia... Warto zaznaczyć jeszcze to, że to wszystko tak naprawdę mocniej działo się z lewej strony, a u mnie była tołpyga, potem druga tołpyga i potem bardzo mocno amury, więc zobaczcie, mogłoby być po prostu tak, że ja kładę zestawy w miejsca, w które te amury szybko czyściły i potem może już tego towaru nawet nie było. Aczkolwiek, na przykład u mnie na drugi dzień też były amury i były jeszcze większe amury i to jest też ciekawe, nie? A co, jak było u ciebie w tym drugim dniu, tam chyba też były karpie? U mnie też były karpie, no. Tak, drugiego dnia mieliśmy dublety, triplety, naraz te, już, to były tak. Już troszkę zaczęliśmy trochę już mieszać tak, się, tak, troszeczkę tak. Się przybliżać. Więc ewidentnie ten drugi dzień było tych ryb naprawdę bardzo dużo. Natomiast... I było załamanie pogody tak, wtedy mocne. Mieliśmy, cały dzień padało. Tak, mieliśmy deszcz, mieliśmy wiatr.
temperatura znacznie się ochłodziła. Tylko gdzieś w kurtce, w bluzie. Tak, dokładnie. Więc no fajnie to tutaj po raz kolejny zagrało. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o sam proces nęcenia, dołożyliśmy chyba 2 wiadra kulek wtedy, tak. Bo już nie wysypaliśmy 2, ale 4 wiadra po 4 kilo. Przyniosło tyle samo. Tak, do tego wrzuciliśmy, generalnie nęcimy tymi ziarnami tylko na markery, natomiast kulkami, pokroszonymi kulkami nęcimy w obszarach takich już bardziej tam, gdzie rzucamy. No i potem co? Też były brania, tylko że jakby to systematycznie spadało, powiedzmy, albo łapaliśmy na raz więcej ryb, ale to były mniejsze ryby. Mieliśmy raz taki triple, że było 19,5, chyba 600 i 19,800. Tak. I 22 mieliśmy, tak, 27 potem ten karp, mieliśmy. No tak, tak jak mówię, się pomieszaliśmy, potem wyjechał no amur ten 29 kilo czarny. To ja to pierwszy raz w życiu holowałem, czy oprócz sumów, mówię, taką rybę karpiowatą tak długo, co było dla mnie szokiem. No i tak naprawdę, no od tego to już była tendencja, można powiedzieć, spadkowa. Dzisiaj, i tak naprawdę my wczoraj nie mieliśmy tych dużo brań, dzisiaj nad ranem, czyli mówimy już o czwartku, mieliśmy tak naprawdę, bo przemieniliśmy się trochę kijami i z jednej, znowu z tej lewej strony, każdy nasz kij pojechał, z czego jedną rybę spiąłem, a dwa następne były nie takie duże, jeden koło 20 kilo, ale nie robiłeś sobie tak, zdjęcia. Tak. Bo warto zaznaczyć, że my tutaj takie ryby po 18, 19 kilo, nawet 20 po prostu wypuszczaliśmy z podbieraka. Może to brzmi abstrakcyjnie, ale uwierzcie nam, jak jesteście mega wymęczeni, musicie z każdą tą rybą wyjść i potem z tą rybą wejść do wody, bo nie możesz jej ograć na brzegu, to po prostu jest męczące. A podczas kiedy trzeba się wrzucać jeszcze w tym wietrze na te 100, do 130 wrapów, to wierzcie nam, że po tylu rzutach to po prostu no, męczy człowieka. No każdy, kto rzucał, to na pewno wie, o czym mówimy. Nie żebyśmy się tutaj na to skarżyli, ale uwierzcie, no, po tylu dniach takiej orki jest to po prostu najzwyczajniej w świecie. No, każda taka rzecz po prostu sprawia ból. No i przecież my mieliśmy już parę razy tak, że po prostu nie no, nockę, wczoraj chyba tak było, że nie było brania i my się cieszyliśmy, że całą noc przespaliśmy, nie? Tak, wczorajsza noc była pierwszą taką chyba nocą, gdzie faktycznie ostatnie branie mieliśmy znów tak przed ciemnym, bo musieliśmy doświetlać. Bo on tak lubił, nie? Tak, potem, bo generalnie ryby tam w ciągu dnia tak dzieje się bardzo spokojnie, z reguły ryby zaczynają się przed samym obiadem, tak. Czyli około godziny 14. Wczoraj po obiedzie, ja poszedłem na obiad, wróciłem, to przed obiadem mieliśmy jedną rybę, w trakcie mojego obiadu Adrian miał dwie ryby, karpia i amura. Tak, a właśnie, bo amur jeszcze 22 tak. kilo też był w obiad. Dzisiaj z kolei przed obiadem też miałem jakąś tam niedużą rybę w granicach 15, może 16 kg. I po obiedzie mamy... Jeszcze jedna mała była. Tak, była jeszcze jedna ryba. Otóż glut. No i był jeszcze w czasie karaś i leszcz. Tak, karaś i leszcz. Karaś był niedobry karaś, bo wyciągnąłem go z ciężarkiem i się mi szarpnął i ciężarek straciłem. Aha, ty jeszcze w międzyczasie też warto nadmienić, miałeś sumika małego, też tak. Sumiki się tu zdarzają. Zobaczcie, jakie spektrum ryb my już tutaj złapaliśmy, pomijam fakt te maluchy w podbierach. Nie? Tak, czy dokładnie. No i tak naprawdę dzisiaj mamy czwartek. Przekroczony półmetek. Mamy, tak, jesteśmy w ponad połowie zasiadki. Przed chwilą byłem też donęcić, wysypałem bodajże chyba 4 wiadra. Właśnie, i warto jeszcze nadmienić, że to jest pierwszy dzień, kiedy nie nęcimy dwa razy. Tak. Dzisiaj podjęliśmy taktykę, że no po prostu taką podjęliśmy decyzję, że zanęcimy tylko raz. I od tego pometka jeszcze zamieniliśmy się wędkami, żeby było śmieszniej. Bo wiecie, no może coś się wydarzy, mówimy sprawiedliwie i tak naprawdę no... Na bezrybiu może chociaż ten jeden, drugi, jakiś tam większa ryba podejdzie. Chociaż tak czy siak, Arek tutaj, jak widzi, że mniej więcej może być większe branie, większa ryba, to też mi oddaje kij, bo chcę, żebyśmy razem sobie połowili. Bo tak sobie to ustaliliśmy i u mnie tak dokładnie jest tak samo, nie? Chociaż jak pytałem się go, czy chce amura, to powiedział, że nie chce. Ja nie lubię amurów, jesiotrów. Chociaż nie ukrywam, że takiego amurka jednego... Czarnego to by koło 30, to bym z miłą chęcią sobie z nim zdjęcie zrobił. Bo jednak ja w życiu amurów to złowiłem może... Policzyć można je na palcach jednej ręki. Nie jest to moja ulubiona ryba, więc warto by było gdzieś tutaj może jakiegoś jednego dźwignąć, chociaż patrząc po tym, co one tu wyprawiają, nie do końca jestem przekonany. Ten hol, to tak jeszcze wracając do tego holu, tego amura czarnego, to powiem wam szczerze, może to znowu zabrzmi żenująco, ale w połowie, jak on non stop wyjeżdżał i to jest to, Arek widział, co się działo i to na graniu oczywiście nie mogę wam tego pokazać, bo godzinny hol amura byłby totalnie nudny, może dla niektórych na pewno, ale to, co się działo z tą rybą, ja po prostu całą noc nie mogłem spać na jednej stronie pleców, a na drugi dzień nie mogłem rzucać. I to jest to, o czym wam mówimy i to się tak niby wydaje, że tam godzina holu, ale naprawdę, no to boli, nie? Po prostu
ta ręka jest zmęczona i potem rzucać na te znaczne odległości jest po prostu najzwyczajniej w świecie ciężko. I no i mi się wydaje, że na taki hol raz ok, ale jak miałbym taki hol na drugi dzień znowu przejść, to na pewno bym nie chciał. No to jest podobnie, powiedziałem, że ci oddam. Nie? Bo... To jest podobnie jak z rzucaniem kobrą. Wyobraź sobie, żebyśmy teraz tutaj mieli kobrą machać na te 120 metrów, no to byśmy wyrzucili 5 kilo kulek czy 10, następnego dnia cała ta tutaj jedna strona by byłaby na pewno obolała. A to jest też strona, która jest odpowiedzialna za no jednak wyrzut tej wędki, więc żeby wrzucić się dokładnie, żeby wrzucić się celnie na odpowiednią odległość, no jednak precyzja tego rzutu musi zostać zachowana. I no widzimy, też się wczoraj zastanawialiśmy, no bo to trochę jednak byliśmy przemęczeni, bo i w nocy dużo brani, i w dzień, i niewyspani, i to, i tamto. No i był taki czas, że no ciężko było nam się wrzucić, no ale krótka drzemka w ciągu dnia, odpoczynek, no, dodatkowe jedzonko w postaci pysznego ryżu, węglowodany, białko spowodowały, że się udało. Dzisiaj mimo tego, że mamy wiatr, bo się odmienił gdzieś około godziny, w tym czasie Adrian był na drzemce, to było około godziny 15 i ja siedzę, nagle spojrzałem w pogodę, na meteo, patrzę, pyk, totalna zmiana wiatru. No i faktycznie to się wydarzyło. Wiatr do tej pory wiał nam delikatnie w plecy i z boku. Teraz wiatr zaczął wiać nam delikatnie w twarz. Taki wiatr ma się utrzymać aż do soboty. No i co za tym idzie, też patrzyłem na meteo, że to ma być ten zjazd, taki ciśnienia. Dzisiaj delikatny, jutro troszeczkę mocniejszy. No i moim zdaniem, no to jest pogoda zawsze na dobrą rybę, dużą, więc mi się wydaje, że może to być coś dobrego. Posłuchajcie, powoli może skończymy to podsumowanie i na pewno jeszcze w kolejnych dniach chciałbym, żeby Arek pokazał wam swoje zestawy, jak tutaj łowi, dosłownie na wszystko. Jaka grubość żyłki jest wymagana, bo tutaj są też wymogi, oczywiście, jak na każdej wodzie, ale tutaj grubość żyłki jest dość specyficzna, przejdziemy sobie do tego. Lidery, jakie są, czy strzałówki i tak dalej, i oczywiście przypony, bo to bardzo często was interesuje. No i ja dokładnie tak samo też wam to opowiem. A w trzeciej części postaramy wam się opowiedzieć, jak po prostu się tutaj dostać, czy też właśnie ty, oglądając ten materiał, chciałbyś tu przyjechać, czy po prostu jak to wygląda, na przykład ta lodówka, która jest za nami, gdzieś ją widzicie, czy jest uzupełniana, a teraz mogę powiedzieć, że jest, że zimne piwko jest uzupełniane, ale do tego jeszcze przejdziemy, dlatego że nie chcemy was zanudzać i mam nadzieję, że nadchodząca nocka coś jeszcze zmieni, no, coś jeszcze, no bo wiecie, pamiętajcie, że tutaj ryb, Arek, ile jest ryb? 40 kilo tutaj. No podobno około 40, więc ja osobiście... Co więcej dodam? Celujemy, słuchajcie, celujemy na minimum 33 kilo dla Adriana, a ponieważ ja takich ryb już tutaj mam złowionych na Euroaqua kilka, więc no moim marzeniem jest ryba powyżej 40 kg. No to ty już zasłużyłeś. I wiem, że kiedyś ją tutaj złapię, o ile będzie oczywiście dalej taka możliwość, bo też rozmawialiśmy ostatnio z właścicielem, który, to też jest bardzo ciekawa, myślę, informacja. Słuchajcie, no człowiek, który siedzi nad wodą 8 miesięcy non-stop, bo właściciel i cała ekipa jest praktycznie cały czas, dba o tych wędkarzy, gotuje, dowozi kulki, uzupełnia lodówki, to są ludzie. Jeszcze o tym powiemy, o tym jeszcze powiemy. Tak, więc być może w końcu przejmie to nasza przecudowna Jacqueline wraz z Michelem. No i wtedy myślę, że też woda stanie się, nabierze jakby nowego spektrum, bo wiecie jak to jest, młoda krew, młode możliwości. Nowe smaczki. Natomiast to poczucie Jacqueline, to tak. Zrozumiecie. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o całe łowisko, to co się dzieje, jak tu się siedzi, dla mnie jest tutaj zawsze magia, zawsze jest każdy ten pik i to jest chyba najważniejsze. Tak. Nigdy nie wiesz, co będzie na końcu, czy to będzie mały karaś, czy rekord świata. No, tak jest właśnie Euroaqua, tak więc zobaczymy, może za chwilę będą ryby, a ode mnie myślę, że tak jak właśnie ty mówisz, a dla mnie to są takie typowo wędkarskie wakacje. Ludzie niektórzy mówią, że no Euroaqua, bo to nawalony ryb, ale powiem wam szczerze, tak jak teraz patrzę na te góry w tle, no po prostu jest tutaj przepięknie i właśnie ta całość, ale do tego sobie jeszcze przejdziemy i opiszemy wam, dlaczego właśnie to są wędkarskie wakacje. Myślałem, że to swinger mu się zapalił, a to księżyc się odbił w tym. Takie zrywy. Wiesz jakie?
O, jaki te poszedł. Gryzy amurowe niestety. Ale bąble puszcza, jest ten amur czarny. No i tak, śmialiśmy się, że został nam jeszcze sum do złowienia. No a teraz... Czekajcie, bo dawno sumów już nie uchwytałem. Śmialiśmy się, że został sum i szczupak, to teraz został już sam szczupak. No dobra, akurat jak widać, są też sumce. Nie chcę go za blisko trzymać, żeby nie obśliznąć. Brzuch ma nawalony, co? No i taki oto. No wyżar nam towaru pewnie w ciul. Pozdrawiam tutaj Piotrka, bo ufała. Pogonić za sumem, ja ich nie chcę. Myślałem, że pana peta. Te fiutki tutaj mają. Dobra, co, puszczamy go? Puszczamy. Tak. Patrzcie, wypuszczamy sumka. Dawaj. A tam rolka. Trzymaj. Tak, idzie po markerze. No daliśmy mu pojechać. Przeszedł. Przejdzie. To jest Fox. To jest marker Foxa, to przechodzi. No powiem ci, że... Lepszy? Na razie wygląda... Na habanero. Że jest spoko, bo... Nie kopię. Bo nie kopię, jest ciężki. Jestem tak pogryziony przez komary. Gryzą masakrycznie. Słuchajcie, widzicie, zobaczcie moje szczęście. Zmieniliśmy się stronami. Co złapałem pierwsze? Suma. A rekoluje pewnie karpia. Amura czarnego. Życzę mu amura czarnego 30 kg, żeby holował godzinę. No ale widzicie, tak już nieraz jest. Zostały leżą dobrze, brania są. Po prostu jestem za głupi na to, żeby mieć takie szczęście. Jak pasuje mi do tego outfit spodenek? Nie, ale pasuje. Outfit? Outfit kurwa 7 koła. Nie ma lekko. Nope. Zapomniałem, że teraz masz w tej zatoce. Tak. No tak teraz tak dziwnie zaczyna kopać, ale... Chuj, ciul wie, czy to nie głowa. Tego. No ciężko jest określić, posłuchajcie. Ciężko jest określić, bo jestem oślepiony. Znam oślepiony. Kurwa, to pędzi tak chodzi, żeby zaraz żyłkę nie wlazł, nie? On tak... Mały to już by był na brzegu, nie? Mały? O. No już chyba gdzieś tu jest, co? No nie, nie widzę. No zobacz tu. Nie. Nie? Ty nie masz strzałówki, to ja nie mam odniesienia w ogóle. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Chyba jest gdzieś tu, już się wydaje. O, tu już jest. Zobacz, lider jest. Słuchajcie, Arecki za sumka dał mi wyholować karpika. No ale zobacz, takie koło. Może, nie wiem, 15, 7. Nie wiem, puszczamy. Nie męczymy ryby. Puszczamy. No. And see you next time. Kronologia tego, że ty nagrał to, nagrał z nim to przed naszą zadymą. Mówiłem wam, że musimy złapać jeszcze tylko szczupaka. Szczupaka nie ma, ale jest kolejny sum. No bo jakżeby inaczej? No bo jakżeby inaczej, kiedy zamienię się na strony i mogę w końcu złapać karpia. Jak będzie sam ten trochę mniejszy chyba, co? Tak, mniejszy. Kolejny sum. No, czy taki mniejszy od tamtego? Pokażmy mu może jeszcze go. Kolejny sumec. Podobny. Kulturalny. Jeszcze drillizm. Dobra, posłuchajcie, Alex właśnie sobie spał. I w międzyczasie, z tego miejsca, gdzie wyjeżdżał sum,
udało się wyjąć pięknego golasa. 25-400. Fajna walka. No niestety nie nagraliśmy, bo ja też byłem zaspany strasznie, nawet nie wiem, która jest godzina. No, muszę się ubrać, bo muszę wejść z nimi do wody, ale o, poprzeczka idzie do góry. Strasznie jestem zmęczony. Nie powiem wam teraz jeszcze, co zrobiłem, ale Arkowi, jak teraz włączymy nagrywanie, będę musiał coś powiedzieć, bo on jeszcze czegoś nie wie. Jak? No jeszcze. No i dobra, już w wodzie. Po sesji. No i to jest ten moment, w którym powinienem wam przedstawić. Jak na razie moją największą rybę z Euroaqua. Prawie 26 kg. I to się teraz do was. Pięknie. O, piękny golas wyczekany. Mamy już piątek. Przedostatni dzień. Piękny grubas. Ale mnie wymęczył. Dziękuję ci. I puszczam go, nie męczymy ryby. Piękny, wielki grzbiet, zwłaszcza jak one tu są wygrzbiecone. Piękny jesteś. Oj, jesteś przepiękny. Cześć. Jeszcze bumbl. Nie powiem wam, co zrobiłem zaraz po holu. Kiedyś wam powiem. Na priv, jak ktoś mnie zapyta, to powiem, ale tak to nie powiem. Półmetek już dawno za nami, wymieniliśmy się z Arkiem stronami, no i cały czas łapiemy, strasznie małe karpie nam weszły i tak naprawdę nie możemy się od nich opędzić. Trochę zmieniliśmy taktykę nęcenia, próbujemy dosłownie wszystkiego, teraz będziemy nęcili troszeczkę później, ale do tego jeszcze sobie przejdziemy, miejmy nadzieję, że coś się wydarzy, bo powoli czas nam się kończy, a nawet dość szybko bym powiedział. Dobrze, że nie piwo. No i tak, obiecałem, że pokażemy wam nasze przypony. Arek łowi zupełnie inaczej niż ja. Ja łowię oczywiście tutaj, jak na mnie, bardzo mocno klasycznie, jeżeli chodzi o rzut. Czyli w moim konkretnym przypadku jest to sztywniak. I teraz tak. Jeżeli chodzi o sztywniaka łamanego, czyli kombi, ja zwróciłem uwagę, że jak zacząłem dawać tutaj większe haczyki, to spadły mi dwie ryby, z czego jedna tak przy brzegu, taka mała, no bo troszeczkę się tam bawiłem, ale naprawdę zwróciłem na to uwagę, że większy haczyk w moim konkretnym przypadku tutaj po prostu nie jest potrzebny. No i teraz tak, wymieniam teraz ostatni przypon, przerzucałem zestawy. Zawsze staram się robić tak, żeby po prostu dipować sobie na bieżąco przypony, na które łowię. I teraz zobaczcie, mam już dwa gotowe, troszeczkę je poskracałem, bo uważam, że tak długie nie są potrzebne i one się tu bardzo ładnie cały czas dipują. Oprócz tego taki patent, zawsze jeżeli łowię na sztywniaki, dwa tutaj te elementy, czyli te nieśmiertelniki, one sobie tu wiszą. Dlaczego? Dlatego, że automatycznie się prostują i tak jak widzicie, one wszystkie są bardzo proste. Nie muszę ich naciągać, delikatnie sobie tutaj wiszą. Często też stosuję patent tego typu, że potrafię jeszcze sobie ten jeden zaciskacz po prostu wsadzić bezpośrednio tutaj, o, tak jak widzicie, do przynęty.
na przypon i on jeszcze wszystko mi tu dociąga, dociąża. Ale w tym konkretnym przypadku za chwilę będę jeszcze potrzebował go, więc mam stary przypon. Najzwyczajniej w świecie ucinam końcówkę od haczyka. I teraz powiem wam, z czego są wykonane te przypony. Jeden to jest Rigi, nieśmiertelnik. No Rigi to jest materiał, który jest potwornie sztywny. Dlatego właśnie ten element chcę, aby był sztywniejszy z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że ma to zapobiec wszelkiego rodzaju splątaniom, przyrzutach i tak dalej, i tak dalej. Ma się bardzo ładnie to ułożyć. Oprócz tego daję tutaj jeszcze gumeczkę antysplątaniową, dzięki tą dłuższą, nie krótką, dzięki czemu tak naprawdę wszystko tutaj uzyskujemy bardzo, bardzo mocno i sztywno. Druga sprawa jest taka, że chcę, aby ten element tutaj był mocniejszy w razie zerwania, żeby po prostu puścił ten drugi element. I tym gładkim akcentem przechodzimy do drugiego elementu, którym jest link. Jest to fluorokarbon przezroczysty, który ma ten sam współczynnik co woda, jest całkowicie niewidoczny w wodzie. I z tego materiału robimy sobie zestaw końcowy. W moim konkretnym przypadku jest to teraz haczyk bananik. Już powoli mi się kończy na tym wyjeździe, strasznie dużo ich zużyłem. Ja trzymam je w takim oto pudełeczku, wygodne to jest, najwygodniejsze dla mnie, ostry. Ten stary wyrzucimy, żeby się nie mylić. I teraz tak. Ja używam wkrętek, żeby po prostu było szybciej. Odwiązuję sobie większy kawałek do strony oczka, takie samo kolanko. Ja to już mówiłem w poradniku u karpiarza w jednej z pierwszych części, jak to robić. To jest dokładnie ten sam przypon, ja tutaj nic nie zmieniam od wielu, wielu lat. Raz, dwa, trzy, wzdłuż, przez oczko z powrotem, przez powstałe oczko i tu już jest przypon. Pętla D gotowa tak naprawdę. Nawilżam zawsze, ponieważ fluorokarbon potrafi się przepalić i zaciskam. Cyk. Już mam gotowe, ustalam sobie odległość na wysokości grota. Ten zestaw ucinam tuż przy haczyku. I tak jak widzicie, tutaj wszystko już mam bardzo fajnie gotowe. Teraz biorę wkrętkę, w tym przypadku jest ta długa, chyba 21, bez krętlika, na samym oczku, przez oczko przekładam pozostałą część i tutaj, o cyk, z powrotem do oczka. W tym momencie wybieram sobie wielkość pętli D, ja ją robię nie za dużą, żeby ładnie sobie odstawała i wiążę 4 razy, 1, 2, 3, 4 wokół trzonka. I po czterech z powrotem przez oczko, tak jak węzeł bez węzła, standardowo. Nawilżam i zestaw macie już prawie gotowy. Teraz przyda mi się zaciskacz, łapię za haczyk, tutaj niestety zębami. Dociskam, grona na strunie, żeby się docisnął i zestaw praktycznie jest gotowy. W dalszej części biorę nieśmiertelnik i tutaj klasycznym węzłem spinningowym jak najbliżej, żeby haczek był tutaj tego oczka. Raz przez oczko, drugi raz przez oczko, wzdłuż, do haczyka i obwijam tutaj raz, dwa, trzy razy. Trzy razy w zupełności wystarczy i z powrotem przez duże oczko. Zaciskam, nawilżam, znowu zębami, no i tak jak widzicie, tu zestaw jest już gotowy, tylko pozostaje obciąć wąsiki. Tutaj przyda nam się teraz ten drugi zaciskacz, żeby sobie sprawdzić. Ja zawsze sprawdzam w tym momencie swój zestaw, bo wolę, żeby strzelił mi teraz w łapach, aniżeli ma strzelić na rybie. Tak jak widzicie, dość mocno cisnę, nic się tutaj nie dzieje. Zestaw jest gotowy. O, ładnie się docisnął. Nożyczkami zbędne części. Cyk. No i jest gotowy. Ale już tylko pozostaje wkręcić nam kulkę bezpośrednio na wkręteczkę w ten oto sposób. W międzyczasie można sobie podziwiać, czy spawów żadnych nie ma. A nie ma, bo teraz jest, coś się zmieniło, jest troszeczkę gorzej. No i jeżeli wszystko już mamy gotowe, tak jak widzicie, ten zestaw wygląda. Odległość mniej więcej zawsze robię taką, że
Ten zestaw tutaj, ten końcowy, to jest mniej więcej 1/3, 1/4, w zależności od tego, jak chcecie mieć tu długo, czy macie muł, czy nie. Ale to bardzo fajnie działa, nic się nie plącze. Naprawdę, uwierzcie mi, to jest zestaw bardzo fajny do rzutu. Bardzo ładnie ryby się zapinają, nie schodzą. No i wszystko na sam koniec. Ładujemy do dipa. Żeby sobie jeszcze troszeczkę się napiło. I tak jak wam mówiłem, dip na krętliczku opieram i wszystkie przypony ładnie wiszą sobie do dołu i czekają na swoją kolej. Oprócz tego wcześniej wspomniany tip pod tytułem zaciskacz, który daje nam jeszcze jakąś tam masę, też możemy tak zrobić, cyk. No i ja konkretnie mam po prostu tutaj zrobione 3 przypony. Jak mi się 1-2 zużyje, dorabiam następne, tak po prostu, żeby być gotowym na nockę, na dzień, na szybkie brana, na szybkie wymiany, dlatego że to jest łowienie rzutowe, tutaj trzeba być zawsze gotowym. Prosto, szybko, skutecznie, wydaje mi się, że każdy z was powinien spróbować takiego przyponu, dlatego że on naprawdę działa. Żeby tam ta kurwa jaszczurka była. To był jakiś kurwa pająk wielki, który by mnie ugryzł. A tam sobie były. Nie? O, jeszcze mi się dawał wody. Ale masz nad cyngiem. Dobra, parę słów. Niespokojna dusza, zraniony palec, okolec. Ryba 22,5 kg. Piękny, długi, silny, pełnoludzki. W sumie po tej roszadzie moja taka większa, pierwsza ryba. Bo tej nocy Adrian miał 25. Teraz 22,5. Co prawda z markera, który miał trochę spokoju, bo na dobę się cofnąłem. Z niego poszedłem w zatokę. Dzisiaj zdecydowałem, że wracam. Wyciągnąłem jeszcze rybę z jakimś zestawem czyimś, natomiast zapięty był idealnie za dolną wargę. Więc pozostaje nam teraz walczyć dalej. Wczesna godzina, cała noc przed nami. Zabieramy się. Ja to idę spać. Ej, obczajcie to. Czekaj, bo jest pod słońce, muszę się przejść na drugą stronę. Słuchajcie, co tu się odwaliło, a mianowicie, jak już mówiłem wam, że nie wiem, co jeszcze zostało do złowienia, no to zostało do złowienia chyba karp koi. No i właśnie karpie koi mamy, nie? I karpie koi, który się okazuje wcale nie najmniejszy. Holu nie nagraliśmy. Holu nie nagraliśmy, ale zobaczcie, jaka jest ryba, nie? No teraz już naprawdę szczupaki to zostały. Szczupaki 30. No, zobaczymy, ile waży. Wądych nie ma, ale... O, ale nie wiem, umrać. 19. No i 19 koi. To moja życiówka koi na pewno. Tak jak wam powiedziałem, już sami nie wiemy, co na tej zasiedce brakuje. A teraz to już serio, tylko 30. Spójrzcie tylko na tego pięknego kojacza. Prześliczna ryba. Piękny 19-kilogramowy, pomarańczowo-czarny ryb. No takiego karpia się tu nie spodziewałem. Niesamowity, przepiękny, silny i nasz. Dobra, posłuchajcie, puszczamy go. Dziękuję ci bardzo. Nie, kojan. Jeszcze trwa ta zasiadka. Zaczynamy jeszcze.
kasę. Na złapanie czegoś jeszcze. Ale to jest. Widzisz? Opa. Posłuchajcie, mamy sobotę ranek. Zajebista bułeczka już zjedzona. I taktyka jest taka, ponieważ zostało nam dość dużo ziarna. Płynę wysypać głównie to ziarno. Mamy dość sporo pokruszonych kulek i całych, i to ziarno wsypię na markery dookoła całe kulki, a na wieczór już ostatnią nockę taktyka taka, że te pokruszone kulki i samo ziarno sypniemy i tyle. I to będzie aktualnie przedostatnie nęcenie, którego już pewnie wam nie nagram, no bo wszystko już wam nagrywaliśmy, a wieczorem ostatnie nęcenie. I dzisiaj ma być mocna zmiana pogody, załamanie, ponieważ idzie ciśnienie do dołu i będą burze. Dlatego też właśnie bierzemy pod uwagę to, jak i kiedy zanęcić. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Dam radę. Szkoda rzutu. Dobrze rzut był. Pełnego modułu. Double take. Valve cut it. And it's tail. And this is. Lift it back up again. Yep. Try to swim away. Strong to get it. Yeah, the line's across. Yep. Yep, I'm sorry, really sorry. It's not your fish, it's his. Yeah. Where's that from there? And now it's quite his right over it. And how was night? Do you catch something? I had another small one. Yeah. I've had nothing but small ones. I just can't get a decent fish. What, 16 kilo, how big is fish? Yeah. No, mamy strzałóweczkę już. No to było od razu czuć, że to będzie taka ryba. A ta duża troszkę, ale ma pysk wielki. O. No i dobra. Ostatnie nęcenie, no mówiliśmy jeszcze 10 kilo, zużyjemy za chwilę 120 kilo kulek i to nie jest dużo, zaznaczam. I ziarna
łapki 150 kg i to też nie jest dużo, podobno. Leć, panie. Czyli jeszcze raz, tobie ile mam sypnąć? Jeden smak. Łopatka w prawo, łopatka w prawo, w lewo od tamtego markera. No. Drugi smak, tylko łopatka w prawo od bliższego markera. Dla mnie trzy łopatki, reszta wszystko dla ciebie. Czyli na zewnątrz, dobra. Czyli tam na zewnątrz, a środkowy marker trochę w lewo i trochę w prawo, nie? Dobra. Jo? A konopia? Normalnie, nie? To normalnie na markera troszkę. Dobra. Po jednej łopatce, resztę sobie. Pociajnik taki, powiem wam szczerze. Teletubisie, moi drodzy, ja generalnie łowię na dwa rodzaje przyponów. Pierwszy przypon jest to w sumie na trzy. Slip rig albo D-rig na plecionce w otulinie, właśnie taką próbuję sobie zawiązać. A drugim rodzajem przyponu jest sztywniak na D-rigu na materiale fluorokarbon i testuję teraz materiał przyponowy, który nawet mi się podoba. O dziwo jest to materiał Foxa, bo bardzo mało ich używam, ale ten materiał naprawdę jest spoko. Jest to fluorokarbon, nazywa się Link 25LB. Co prawda on jest tutaj dedykowany do używania niby ze shrimpsami, ale ponieważ ja nie jestem wielbicielem tego typu udziwnień, więc po prostu wiążę go standardowo z nie wkrętką, ale z krętlikiem takim malutkim, z oczkiem. Jest to krętlik z kółeczkiem o rozmiarze 11 i do tego w moim przypadku zawsze stosuję bite flossa oraz również zawsze stosuję stopera. Wiem, że tutaj na temat tego jest bardzo dużo różnych dziwnych opinii. Jedni stosują tylko wkrętki, tak jak Adi. Ja akurat w ogóle nie stosuję wkrętek. Stosuję tylko i wyłącznie takie 100% zabezpieczenie. Ale dzisiaj też mieliśmy polemikę, rozmawialiśmy na ten temat. Wynika to przede wszystkim z tego, że każdy z nas łowi na inne przynęty. Adiego przynęty są znacznie twardsze, moje przynęty są znacznie miększe. Co skutkuje, że w przypadku, gdybym rzucił to w typową wkrętkę, to przy rzucie mogłaby ta przynęta po prostu mi się zgubić. Więc zabezpieczam ją z każdej możliwej strony. No i co? Tyle. Opowiedz o przyponie, jaki najczęściej tu używasz i zawiąż taki przypon teraz. No właśnie, właśnie wiążę teraz przypon, który używam, jeden z dwóch, i co ciekawe, akurat od jakiegoś czasu używam tutaj na tej zasiadce haczyków z kordy, white gape'ów. Natomiast teraz wyciągnąłem gdzieś jakąś starą paczkę kurszanków i najprawdopodobniej albo ja do tej paczki wrzuciłem dwa różne haczyki, ponieważ stosuję materiał, jest to plecionka w otulinie bodajże z firmy Cygnet. Bardzo fajna taka, nie za sztywna, nie za miękka, fajnie się układająca, natomiast bardzo ważne, bo ta otulina jest taka bardzo, bardzo mocno gumowa. No i w przypadku, gdy robi się slipa, no to trzeba tą otulinę przełożyć trzy razy przez oczko haczyka.
No i akurat na tych haczykach kordy mi to nie przechodzi, a na poprzednich z tej samej paczki mi to przechodzi, więc pewnie z mojego wygodnictwa musiałem rzucić tam dwa rodzaje kurszanków. Standardowa w przypadku tego, co teraz tutaj staram się zrobić, jest to standardowy D-Rig. Natomiast ja od początku, praktycznie jak przyjeżdżam na EuroAqua, to do tej pory stosowałem w 95%, nawet 9%, materiały, właśnie plecionki różnego wotulinie. To też można zobaczyć na poprzednich filmach, gdzie nawet porównywałem trzy takie plecionki. Natomiast na tym wyjeździe zdecydowałem, że też w dużej mierze będziemy, czy też będę stosował sztywniaki. I ten materiał przeponowy, o którym mówiłem, i 80% są to sztywniaki na D-Rigu, 20% jest to slip lub D-Rig na takim właśnie materiale przyponowym, czyli plecionka w otulinie. Nie stosuję jakoś specjalnie krótkich przyponów, myślę, że około 20 cm. Co ciekawe, łowiąc zawsze do klipsa, można powiedzieć, że chyba ani razu nie zwinąłem zestawu, który byłby poplątany. Czasami przy rzucie nam się to zdarza, mi bynajmniej, może 2-3 razy mi się to zdarzyło w momencie, w którym zestaw nie doleciał do klipsa. Natomiast w momencie, w którym faktycznie on dolatuje do klipsa, to szarpnięcie na samym końcu powoduje, że zestaw nam się prostuje i wpada do wody tak, jak wpadać powinien. Tak wygląda zestaw. Nie wiem, czy to będzie widać, pewnie nie, bo jest dosyć daleko. Natomiast jak widać, przepon około 25 cm. Niewielka pętelka D, haczyk numer 4. I krętlik numer 11 z kółkiem. Do tego bite floss i wafters o rozmiarze 20 mm. Słuchajcie, moje wszystkie wojaże do tej pory na EuroAqua zawsze kończyły się tym, że próbowałem mocno zbalansować przynęty, na które łowię, ponieważ w ofercie Maxa do tej pory waftersów nie było. Zdarzało się, że używaliśmy nawet waftersów połączonych z kulkami tonącymi lub pop-upami tutaj tutejszej firmy. Natomiast w związku z tym, że od tego roku, jak widzicie tutaj, oferta powiększyła się o przynęty tego typu, które występują w 10 pełnych smakach serii Fresh, praktycznie wszystkie zestawy od samego początku lądują właśnie na te bardzo przyjemne kuleczki. Należy wspomnieć też o tym, że przede wszystkim wafters z Maxa jest kulką bardzo szybko pracującą. Czyli biorąc pod uwagę to, że mieliśmy dużo brań, częste, ta kulka faktycznie oddawała z siebie wszystko bardzo szybko. Natomiast przy tej temperaturze wody, niestety totalnie ona nie nadaje się do tego, żeby leżała sobie na dnie przez, nie wiem, 24 godziny. Biorąc pod uwagę to, że jest też bardzo dużo drobnicy, bardzo dużo różnego rodzaju karasi, leszczy i drobnego karpia, faktycznie ta kulka po nocy jest bardzo, bardzo mocno wydziubana. Doskonale się sprawdza ona zarówno przy przyponach na sztywnym materiale, czyli tak zwanym D, oraz na slipie, na przyponach, o którym wam wcześniej mówiłem, i praktycznie jest to jedyna przynęta, która jest używana przez nas podczas tego wyjazdu. Zwykle moja wiedzowodna, zielona szczoteczka, pyszna, pyszna, przepyszna. Ach, no i kochani, pik,
od tego gówna jestem mocno zależny. Tak to wygląda zaplecze, oczywiście śmietniczek, tu po karmieniu, a lodóweczka z czajnikiem, browary wam wymieniają, wodę oczywiście, możecie sobie wszystko położyć, podłączyć do ładowania, oprócz tego tam macie kostkę i możecie sobie tutaj kablem doprowadzić do namiotów, bezpośrednio na stanowisko, a lodóweczka wygląda tak. Oczywiście uzupełniają wam tu browarki i tak dalej, wszystko zimniutkie, pyszniutkie. Smaczniutkie, booking fiszutkie. Fajnie widać, że w okolicy też wszędzie są góry, dosłownie wszędzie. Fajne jest też to, że na stanowisku macie stojak, maty oraz dużej ilości slingi do ważenia i to jest oczywiście wersja razy dwa. Przy okazji tego, jak ostatnia ryba wyłamała mi tutaj system tego drop-offa i musiałem go zmienić, ale przy tej okazji właśnie chciałbym się z wami podzielić tym faktem, dlaczego właśnie przekonałem się do drop-offów, ponieważ możecie na liderze, tak samo jak na klipsie czy na centryce, mieć zestaw do rzutu centryczny, który najzwyczajniej w świecie po braniu karpia wypina się i spada, co daje nam tak naprawdę możliwość skutecznego wyholowania ryby i w bardzo dla nas komfortowy i bezpieczny sposób. O co tutaj chodzi? Powiem wam tak, długo nie mogłem się przemóc do tego drop-offa, zawsze go wkładam troszeczkę go tu ślinie, nawilżam i tak, macie tutaj bez złączkę na graweczkę, normalnie tak jakbyście mieli zwykły krętlik, ciężarek dobieracie sobie jaki chcecie, może on być do wywózki, ja konkretnie tutaj używam do rzutu, bo tak myślałem, że właśnie w ten sposób mi się właśnie sprawdzi i system tego montażu jest dosłownie banalny, wystarczy, że zamocujecie tutaj specjalny element do tego drop-offa, tak jak widzicie, tu jest kółeczko, krętlik, który wchodzi tutaj normalnie zamiast tego środka do ciężarka i złączka. I dalej ten system jest taki, po usunięciu ciężarka macie ten czpień, on mi się tutaj najczęściej łamie, ale właśnie o to chodzi, żeby to się złamało, żeby to wypięło nam ciężarek i dalej element tutaj taki usztywniający ten ciężarek bezpośrednio do rzutu. Tak jak wam powiedziałem, system ten bardzo mi się tutaj sprawdził. Ja się długo do tego przekonywałem, ale powiem wam szczerze, iż finalnie nie wyobrażam sobie teraz łowić na coś innego i wszystkie ciężarki z krętlikami będę już usuwał, będę łapał na to w ten sposób, bo tutaj też możecie zamontować sobie ciężarek do wywózki, ładnie to wszystko położyć. Co najważniejsze, przy rzucie, przy położeniu, przy zrzuceniu zestawu, nawet łódką zdalnie sterowaną wam się to nie wypnie, ale zawsze, za każdym jednym razem wypnie się przy rybie. Tak jak widzicie, to się też fajnie trzyma i do rzutu też wam się nie wypina. Tak więc dla mnie jest to fenomenalne urządzenie, system i nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego wcześniej go nie używałem. Teraz używam praktycznie przez cały tydzień, przez tyle ryb. Zużyłem ich może z 4 albo 5 sztuk samych tych czpieni. Reszta zostaje bez zmian. I tak jak widzicie, na liderze, tak jak wam mówiłem, bardzo, ale to bardzo fajny i przede wszystkim piekielnie skuteczny system. Lepiej stracić ciężarek niż stracić rybę.
Tu jeszcze dla was taki tip, zobaczcie, to jest ten nieśmiertelnik, który nie chce się wyostrzyć. Zobaczcie, to jest nieśmiertelnik, który był na rybie. No on jest wygięty, jakby nie patrzeć, nawet jak wezmę go w górę. On jest po prostu powyginany. No i teraz tak, ja mam taki oto piórniczek fajny. Cyk. Otwieram go sobie i w tym piórniku mam gotowe już takie sztywniaczki. I one są wielokrotnego użycia, bo zobaczcie, ten jest tak wygięty, ale wezmę sobie powiedzmy tego. Cyk. Cyk. No i tak jak widzicie, no różnica jest znacząca. O, to jest ten nowy, a to jest ten po rybie. No i on tak naprawdę za chwileczkę też się zrobi. Już wam pokazywałem tutaj patent z tym, że możecie to sobie wisieć, ale tu jest bardzo fajne, też wygodne. No i ten sobie wykładam, zaraz wiążę kolejny przypon, a tego sobie tutaj zacisnę. Może nawet uda mi się to fajnie zrobić, wam pokazać. Patrzcie, cyk. Tutaj w oczko. O. No a drugi oczywiście tutaj, o, w ten oto sposób mocno napinam i tak jak widzicie, o, będzie sobie siedział, zamykam na magnesy, wszystko pięknie odkładam, cyk i chilluję, bo wszystko samo się robi. Muszę się czymś z wami podzielić, bo z czymś bardzo ważnym i to jest coś, co musicie wiedzieć. Arka teraz nie ma. To jest piekielnie ważna informacja. Po prostu jedzenie nam się już znudziło i znaleźliśmy takiego kebaba z takimi opiniami i cały czas wypatruję teraz busa Arkadiusa, który właśnie kurwa jechał. I powiem wam, że jeżeli to ma, zaraz będziemy wiedzieć, czy ma siatkę jakąś? On już na pewno go zjadł na miejscu. Posłuchajcie, widzę go, niesie. O Boże! Nie każdy bohater nosi pelerynę. Jest, ma siatkę, biała siatka. Jest już na hulajnodze. Jedzie, jedzie, jedzie. Powoli jedzie, wystygnie mi. Zaraz go zobaczymy. Nie no, muszę wam to pokazać, bo zaraz tutaj będzie. Posłuchajcie, on nie jedzie. On zapdala. Już wychodzi z progu. Byle nie telemarkiem. Dobra, zniknął za drzewkami. Jeszcze chwila. Jest. Tutaj zaraz się pokaże. Tu zaraz powinien gdzieś tu być. Jest, widać go, jedzie, jest tutaj. Jest przy tych drzewach, widzicie go? Zobaczcie, biała siatka. W tym obszarze, jedzie. Ty, wali na skróty, ja zawsze jechałem tamtędy. Jedzie na skróty, jedzie. Jedzie mój bohater. Patrzcie na niego. Jest coraz bliżej, widzicie tą białą siatkę? Zbliża się. Jedzie. Kebab delivery. Ale widzę, że już szczęśliwy. Musiał się już obeżreć. Piękna, gruba świnka. Kochana moja, jedna, jedyna. Patrzcie, jest tutaj. Jest już blisko. Jest blisko. Jedzie. Ale ciśnie po tej trawie. Bębenek mu lata. Food delivery. Food. Słuchajcie, on nie ma peleryny, ale jest bohaterem. Put. 9 kebabów. Na stanowisko number 4. Zjadłeś już swojego? Nie. Czekałem na ciebie. Chciałem się zapytać, jak? Nie. A jak wyglądało na miejscu? Akurat ten, co mnie wysłałeś, był zamknięty, więc... Nie żartuj. No, musiałem innego szukać. Jak to zamknięty? W sobotę? Ale przy Tesco dużo ludzi kupowało, więc będzie świeże jakieś parę kilo żarcia. I na przekąski, takie papryczki z czosneczkiem. Kurde, ale akcja. Panie Arkadiuszu, dwa karasie u pana, karp 5-6 kilo u mnie. A kolega właśnie Angol holuje już z 15 minut, podejrzewam, zobacz. Jakiegoś dobrego lujca. Tam widzę.
No właśnie nie wiem. Ale urwał! Ale to było dobre! Czekać, bo będzie! Ale urwał, a tylko trochę było! Uważaj! O człowieku, nagrałem to! Ty, ale co tu się... No, panie Arkanie... Arkanie... Pokaż to. Nie no, chyba. Znalazł. Ale złamana jest. Co? Złamana jest. Widzę. Ciekawe, czy to ta wędka? Ty, to nie jest... Nie, ta. Ty, ale jak to się złamało? Nie jest. Czajcie to? Ty, ale że na... Dlatego coś pykło, bo wypadł. W dwóch miejscach. Arkadiusz dał radę, pokaż. Przelotka. A na pewno było dobrze, bo ja za każdym razem sprawdzam. Ale było widać, bo nawet nagrane było. Tak, za każdym razem sprawdzam, czy się to nie rusza. Oraz tutaj dolnik. Przy mocowaniu górnej części. A też tak naprawdę, ponieważ zdarzało mi się przy spombie, że czuć było tutaj ten luz, więc przy tak dużych, dalekich rzutach, dalekich, na te 120 metrów i tak zawsze to dociskam. Więc wędka wyleciała. Dobrze, że mamy czwartą. Zapasową ma rzut dopiero we wrześniu. I to też jest dobry tip, żeby zawsze na księłowi rzutowo zabierać czwarty kij. Tak jest, bo się nigdy nie wiadomo. Zresztą ja jak łowię z wywózki, też zawsze mam cztery kije. Dlatego, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. A może się wydarzyć wszystko. Co prawda jest to moja pierwsza złamana wędka w życiu i... Rozumiem, gdybyśmy tu siali, to na 180 metrów, 160, ciężarkami 140 gram, ale ciężarek 113 gram, niestety wędki nie powinien w dwóch miejscu złamać. Dobra, jedź po obiad. A dzwonili już? No, zaraz będą, bo za 5, a jeszcze trzeba dać kebaba Angolowi, bo nie wiedziałem, nie pytał się o coś, ja nie, pytał się chyba jakie, a ja nie wiedziałem jakie. Nie, bo... dałem mu do ręki dwa przecież. Tak, ale on chyba, nie wiem, czy je zostawił, czy je wziął, nawet zobacz. Kilka słów? Machaj ryby, machaj ryby. Machaj wędą, ryby będą. Lecimy. Machaj wędą. Grzyby będą. Machaj wędą, połamane wędki będą. Nowe sporteksy będą. Co boję rzucać? Nie bój się. Kurwa. Jest to samo miejsce. Ale mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Jaką? Reklamacji nie będzie. Czemu? Nie złamałeś wędki. No, muszę zwinąć, jeszcze raz rzucić. Pa, zestaw sobie zbijam. Na bank. No. Teraz sprawdza wędkę. No, ale nie, ja sprawdzam, wiesz, co trzeci rzut... Raz na rok. Nie, co trzeci rzut, czy o któryś sprawdzam. Dlatego, że w spodzie mi się, tak jak wspominałem wcześniej, zdarzało, że ten luz był. Natomiast w tych wędkach jeszcze mi się to nigdy nie zdarzyło, więc... Branie. Czy ja dobrze widzę, że to jest take? Tak. Napięło, nie? No. Patrz. Patrz, jak się rozkręca. No. Tak, widać, że napięta już jest żyłka. W międzyczasie Arkadiusz Bookingfish wykonuje rzut. Pięknie. Kurde, i znów w prawo, no.
A tutaj cały czas, delikatnie. O, opadzik. O nie, byle nie karangs. Dawaj. By nie było, nie? Zapierdol tym. Kopie? Chyba kopacz. Kopacz? No chyba rekord Euroaqua to nie będzie. No nie. Ale... A tak ładnie zarzucone było. Never know. You never know. You're not alone. Widzę, czy on poszedł już po tym markerze, czy nie? A to on cię ciągnie. Krzyczą. Bobby, co? Marker stoi nietknięty. Forty-two fifty-five. Amor. Nie wierzę. Nie wierzę. To ja go miałem mieć. Chcesz? Nie. Amor. Nie, no po prostu wyszedł amurowa. Czekaj, daj. Żarek się nie wypił jeszcze. Może ratujmy ciężarka, amor niech idzie, co? A zaczyna się tak jak wtedy. Znowu luj, powiem ci. Nie, nie Boże. No. Thank you.
zbierak chyba. Ale mnie ugryzł. No. Stań z tym. O jebany. 36800? Nie mam już siły. Posłuchajcie, to jest po prostu najlepsze, na pewno zaraz co się stało. Wszystko zdemolował. Teraz światło by się przydało, no, nie? No, już widać. No nie jestem w stanie tu nic z nim zrobić. No to do przodu, do wyjmij. To może być ryba. 30 kilo. Czekaj, bo tu mam ładną beczkę. Ale teraz wiesz, jak go wyjmę. Tak. Może wyjmie źle. Zobaczmy. Zamykaj go stringiem, nie? Nie wyszalał się. Nie? Ja pierdolę. Ile tamte miały? 24. 25. 200. To największy. Tak jest. 24600 tamte byłaby największy. 25-200, no? No to pięknie. Nasz łowca. Pierdolę tamury. Tamurów. Tamury to... Leci cały czas. Znowu mucha mi jakaś padła. Słuchajcie, ostatni wieczór, a ja najprawdopodobniej kolejny raz biję rekord. Ale teraz już chyba całkowicie amura, bo wydaje mi się, że to jest mój największy amur w życiu. 25-200? Taki oto piękny. No amurowa zasiadka dla mnie, po prostu to co się dzieje, to jest niesamowicie. Zobaczcie na tego kabana, piękny jest, śliczny, jaki grzeczny, wymęczony. I powiem wam, że to już jest chyba powoli pora, żeby go wypuścić. No zobaczcie tylko na tą bestię, przeogromny jest. I właśnie, a mam cię jeszcze. I to się dzieje. Cudotwórca mówił, że wyśmienity tak. Mamy galę. Spróbuję. O, ty, ta lampka zajebiście działa. O, już jest człowiek gotowy. A my tak. Walczył jakiś Karpiński z Dekarpi. A my oczywiście złapaliśmy amura. Jak żeby inaczej. Piękny księżyc pełnia, czyli w pełnię też biorą. No i czekamy dalej, no. Znowu zarzucone, zdemolował praktycznie wszystko. Muszę zlokalizować gdzieś swoje zdjęcie z Chorwacji, zobaczyć ile my tego amura mieliśmy, czy to jest życiówka, czy nie, bo nawet nie wiem. Ale amurów to chyba z 7 albo 8 już zapałem tutaj, nie? W tym amura czarnego. I walczę dalej, dziękuję wam wszystkim za dopór. Ciężko było mentalnie wejść w ten pojedynek, no bo wiadomo, że przed pojedynkiem, no gdzieś twoja głowa była trochę w innym miejscu. Kurwa. No, rozładowałem się. O? Rozładowałem się to. Jo mordy, zobaczcie tylko. Cały czas gala trwa. Zobaczcie co tu się wydarzyło. Panie Arkadiuszu, prosimy zaprezentować rybę. A już, bo mi się. Monsieur Arkadiusze. Mamy pana śliskiego, pięknego. Wyjazd cudów. Tak, żeby mnie nie ugryzł. Dlaczego, czy się boi pan Arkadiusz? Nie boi się, tylko mam pogryzioną, no, dobra, rękę przez karpia już. To jest carp fishing, not seal fishing. Ostro ma tą tarkę. Jaki on ciężki. Jaki długi. Ach.
ale by skwierczał. No i co, koniec naszej przygody. Praktycznie już wszystko spakowane. Arkali nagrywam, bo jest goły. Nie chcecie tego oglądać, ja to musiałem oglądać. Cóż więcej mogę wam powiedzieć. No i koniec. Na stanowisku numer 4. Jeżeli mielibyśmy określić jakoś tak w kilku słowach Euroaqua, bo powiedziałem wam, że później na pewno wam o tym opowiemy, tutaj cenzura, to są to po prostu wędkarskie wakacje, ale jeżeli ludzie chcą eksplorować, szukać Bóg wie czego, jakichś dzikich wód, dzikich ryb, niekoniecznie wielkich, no to na pewno nie jest to woda dla nich, ale wydaje mi się, że jest to woda dla wszystkich tych, którzy chcą połowić naprawdę wielkich ryb w dość dużych ilościach, choć nie zawsze, jak każda woda i ta jest chimeryczna, zresztą sami pewnie to widzieliście już na materiale filmowym, ale właśnie w dwóch słowach Euroaqua bym określił wędkarskie wakacje. Przyjeżdżacie, odpoczywacie, macie w pakiecie matę, macie slingi, macie wiaderka na wodę, stojak do ważenia i podbieraki, piękne stanowisko i lodówkę, która jest uzupełniana zimnymi napojami, piwem, tak więc tak naprawdę wszystko, czego potrzebujecie, żeby na przykład przyjechać tu ze swoim znajomym, z żoną, dziewczyną, dziećmi. Naprawdę jest to bardzo fajne miejsce, przepiękne, przeurokliwe. Macie też tutaj śniadania, co prawda te śniadania i kolacje też nie są jakieś rewelacyjne, ale macie też obiady, tak więc można powiedzieć taki full pakiet i możliwość złowienia rekordu świata, bo ja tylko wam przypomnę, że właśnie tutaj, gdzieś za moimi plecami, już nie dla nas, bo wędki ściągnięte, pływa rekord świata. I tyle, to koniec naszej przygody. Mam nadzieję, że film wam się bardzo mocno i bardzo spodobał. Nie zapomnijcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, dać łapkę i oczywiście być z nami na karpowym szlaku. Widzimy się niebawem.